Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj z Małgosią Toruj, specjalistką od emocji, będziemy kontynuować temat złości, ale w innym kawałku. Czyli chcemy dzisiaj porozmawiać o tym, jakie są przyczyny tego, że my złości nie wyrażamy, czyli co nas blokuje, co nas zatrzymuje, co powoduje, że jest nam trudno, nawet jeśli o tym myślimy, nawet jeśli już wiemy, że to jest dla nas dobre, wyrazić złość, to jednak jakoś ciało i głowa to zatrzymuje. I to jest pierwsza rzecz, o której chcemy porozmawiać. Natomiast drugi element tego, to chcemy to pokazać na dwóch takich relacjach. Pierwsza relacja to jest relacja zależności i to jest nierówna relacja zależności, na przykład rodzic-dziecko, pracownik-przełożony, czyli że my jesteśmy w jakiejś zależności z daną osobą, zależymy od niej. I druga relacja to relacja równa, nazywamy to relacją partnerską, choć ona nie zawsze właśnie jest partnerska, bo gdyby była równa i partnerska, to złość by było łatwo wyrażać. Natomiast chodzi nam tutaj o takie relacje, kiedy mamy mąż, żona, narzeczony, narzeczona, no, pracownik, współpracownik, gdzie my generalnie jesteśmy równo. Dlaczego wybrałyśmy te dwie relacje? Tak, dlatego że wydaje się, że zupełnie inaczej zachowujemy się w tych relacjach, kiedy jesteśmy w zależności, a zupełnie inaczej w tych, w których czujemy się przynajmniej, że możemy pozwolić sobie na to partnerstwo, o którym wspominasz. Czyli w sytuacji, kiedy jesteśmy w jakiejś zależności, mamy dużo do stracenia, można powiedzieć, i wtedy rzeczywiście wyrażanie złości może być dużo trudniejsze. Tak jak zauważyłaś słusznie, w sytuacji, kiedy mamy układ partnerski, wydaje się, że powinno być dużo łatwiej, ponieważ cenimy się wzajemnie, nie jesteśmy w jakimś sensie zależni, w znaczeniu uzależnieni, że potencjalnie jeżeli się pokłócimy, potencjalnie jeżeli się rozejdziemy w jakimś aspekcie, to nie ma takich kosztów dla nas, jak w sytuacji czysto zależnościowej. Dlatego pomyślałyśmy, że dobrze by było zwrócić uwagę na te różnice pomiędzy tymi sytuacjami, bo też mam wrażenie, że nasza motywacja w tych obydwu sytuacjach będzie zupełnie inna. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz, o której powiedziałaś. I taki pierwszy punkt, dlaczego nie wyrażamy złości, bo boimy się straty relacji, w której my od kogoś zależymy, albo, uwaga, wydaje nam się, że zależymy, bo to są dwie różne rzeczy. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że my mamy bardzo mało takich sytuacji, w których wyraziliśmy złość, nawet, jak powiedziałaś, pokłóciliśmy się, a dalej trwamy w relacji. Czyli pierwszy taki lęk to jest lęk przed tym, że ja te relacje stracę, więc wolę wytrzymać różne rzeczy, niż jej po prostu nie mieć. I to jest oczywiście związane z tym, że my bardzo wszyscy potrzebujemy przynależeć. No to słowo zależność, przynależność, współzależność mogłybyśmy teraz odmieniać na wszystkie możliwe sposoby. Natomiast ta wizja straty jest czasami tak silna, że nie wykonamy ruchu. Wolimy to dusić, wolimy to trzymać w środku. Tutaj bardzo ważną rzecz, zwróciłaś uwagę na to, wizja straty, tak, bo tak jak słusznie zauważyłaś, ta strata jest tak naprawdę w wielu sytuacjach wyobrażona, prawda? Natomiast w naszym przekonaniu, przez to, że jest taka realna w naszej wizji, powoduje, że my zaczynamy w to wierzyć, że to jest faktycznie możliwe, że dojdzie do zerwania tej relacji. A zwłaszcza jeżeli jesteśmy dzieckiem i jesteśmy zależni od naszych rodziców, no to nawet obiektywnie można powiedzieć, jesteśmy w sytuacji, że nie możemy sobie pozwolić na po prostu trzaśnięcie drzwiami, wyjście z domu i powiedzenie: mamo, tato, wracam, nie wiem, za kilka tygodni, tak? Jeżeli nie potrafię się sam utrzymać, załóżmy, jestem dzieckiem w takim wieku, kiedy jeszcze nie pracuję, nie mam możliwości samodzielnie zadbać o siebie, prawda? Tak, ale to jest ciekawe, co mówisz, bo my też jako dorosłe dzieci jesteśmy w zależności. Na przykład mieszkamy w domu rodzica, albo tak, dopłaca nam do kredytu, albo mamusia opiekuje się dziećmi. Też o tym jesteśmy, to jest bardzo ważne, dlatego wybrałyśmy ten kawałek, żeby pokazać, że my mamy dosyć dużą trudność z budowaniem relacji współzależności, czyli równych,
A wydaje nam się, że jesteśmy zależni od tego, czy druga osoba będzie zadowolona, czy nie będzie zadowolona, a jak będzie niezadowolona, to uwaga, stracimy nie tylko relację, ale nazwijmy to bardzo wprost, stracimy różne przywileje związane z tą relacją i mimo tego, że my mówimy, no nie chcę mamy urazić, nie chcę, żeby tata się zdenerwował, to pod tym jest też bardzo dużo lęku przed tym, czy ja sobie poradzę, bo ja jestem osobą zależną od niej. I drugie słowo, które bardzo ważne użyłaś, że to jest uzależnienie. Ja bym chciała, żeby wszyscy nas słuchający zrobili sobie naprawdę taką refleksję w głowie, czy ja naprawdę jestem zależna, zależny od tego rodzica, na razie zatrzymajmy się na rodzicach, czy ja jestem uzależniona od tego, czy on jest zadowolony, czy niezadowolony, czy coś zrobi, czy czegoś nie zrobi, bo bardzo wiele osób, które no właśnie ma syndrom dorosłego dziecka alkoholika, jest taka czujna na to, co tam się wydarza po drugiej stronie. Bardzo znowu dużo ważnych informacji i tak wiesz co, tak się odniosę do dwóch przynajmniej, bo powiedziałaś w takim w kontekście, czego tak naprawdę się boimy, co utracimy, to jakoś tak mocno mi wybrzmiało to poczucie bezpieczeństwa. Tak. Czyli że też nie tylko kwestia samej relacji jako takiej, ale ta relacja nam się łączy z różnymi takimi naszymi w cudzysłowie pewnikami życiowymi, które dają nam poczucie bezpieczeństwa w życiu. Tak jak chociażby podałaś ten przykład, mama zajmuje się naszymi dziećmi, dzięki czemu ja mam taką pewność, że w razie czego, jak będę potrzebować, to mogę podrzucić dzieci do mamy i mogę realizować swoje jakieś zadania, prawda? I teraz, jeżeli ja stracę tą relację, no to ja tracę w pewnym sensie te moje różne, takie bym powiedziała, filary mojego bezpieczeństwa, prawda? To może nie są te podstawowe, w tym wczesnym wieku pewnie bardzo podstawowe, ale w tym późniejszym już może nie tak podstawowe, ale jednak, które wyznaczają jakiś nasz już układ w życiu, w którym funkcjonujemy, w którym się przyzwyczailiśmy funkcjonować. Co więcej, może być nam niewygodnie z tego zrezygnować, więc to kolejny tutaj wątek, który może się pojawiać. No i ten drugi, który podkreśliłaś, myślę, że niezwykle ważny, ten uzależnieniowy, bo tutaj oczywiście możemy też wprowadzić ten kontekst uzależnienia i współuzależnienia, prawda, który tutaj może być też jakimś motywatorem, ale często, że my zupełnie tracimy jakby taki obiektywny, bardziej racjonalny obraz rzeczywistości, w której jesteśmy, prawda? Właśnie być może z powodu nawyków lub różnych mechanizmów uzależnieniowych, ale zaczynamy widzieć tą rzeczywistość nie do końca prawdziwie. I to się może przekładać właśnie na to, co potem na tej bazie budujemy jako nasze przekonania, które nas blokują ostatecznie przed wyrażaniem tego, co myślimy. Tak, bo to jest to, że mamy ciągle wyobrażenie, że my od tej osoby zależymy i bez niej nasz świat bezpieczeństwa, to co mówisz, się skończy. I to jest jedna rzecz, czyli mamy pierwszy element pod tytułem boimy się wyobrażonej utraty relacji, w związku z tym nawet nie zaryzykujemy. I żeby było jasne, często jest to wyobrażone, ale ten lęk jest tak silny, że to po prostu nie pójdzie. Ale może być też tak, że nie wyrażamy złości, to jest drugi element, bo my mamy takie doświadczenie. Czyli możemy mieć takie doświadczenie, że albo my, kiedy wyrażaliśmy złość, albo kiedy obserwowaliśmy, jak druga osoba wyraża złość, to tam faktycznie była po prostu przemoc fizyczna. Czyli zapisany w ciele ten kawałek, jak ojciec wrzeszczał na matkę, albo dziadek krzyczał na córkę, albo no, cokolwiek, co się wydarzało, co było faktycznie realną przemocą, jest tak silne, że wiele osób mówi, ja wolę być osobą niekonfliktową, ja wolę tego unikać, tak? Czyli że my mamy zapisany w ciele system unikania, bo faktycznie to odrzucenie i ta kara, ona się wydarzała i ja byłem jej uczestnikiem lub współuczestnikiem. W związku z tym, ponieważ ciało pamięta, to my się boimy zaryzykować, że ta sytuacja mogłaby się powtórzyć. I dlatego trzymamy złość w sobie, bo nie chcę tamtej sytuacji, bo ją znam i się jej boję.
No właśnie bardzo ważną rzecz też powiedziałaś, że to nie tylko, że ja doświadczyłam tej złości od tej osoby, która ją pokazywała, ale wystarczyło, że byłam świadkiem, prawda? Czyli widziałam, jakie to niesie konsekwencje ze sobą, kiedy ktoś się złości na drugą osobę. Ale też w tym, co mówisz, Agnieszko, jedna rzecz jeszcze chciałabym, żeby tak mocno wybrzmiała, bo myślę, że to może być tematem wielu osób, że my nauczyliśmy się traktować tożsamo złość z agresją czy złość z przemocą. Czyli jakby nie potrafimy rozdzielać emocji złości od tego, co pod wpływem tej złości robiły osoby ważne w naszym życiu, tak, prawda? I często złość utożsamiamy z agresją, dlatego tak jak mówisz, nie czuję się gotowa, nie chcę, boję się doświadczyć złości, a tak naprawdę ja nie chcę doświadczyć agresji i przemocy, prawda? A to są dwie różne rzeczy, ale co za tym idzie, my przez to nie jesteśmy trenowani, czyli nie mieliśmy okazji nauczyć się, jak tą złość przyjmować w sytuacji, kiedy ona nie jest agresją, czy nie jest przemocą. W związku z tym nawet nie wiemy, że może być inaczej, prawda? I wtedy ktokolwiek, kto pojawi się po tej drugiej stronie, potencjalnie niesie ze sobą nie złość, a właśnie agresję i przemoc. I stąd jest to, o czym ty mówisz. Zresztą bardzo ważny wątek, myślę, o tej przemocy i o tej agresji, że my po prostu to zapisane mamy w sobie, w ciele, fizycznie, to, o czym mówiłyśmy też ostatnim razem. I to jest też to, że to jest ważne zdanie. Wiele osób, które nie wyraża złości, mówi, nie chce się kłócić. Czyli, że my od razu mamy to sklejone z tym, że to na pewno będzie źle. W związku z tym ja nie chcę w to wchodzić, bo tak jak powiedziałaś, nie mamy wzorca, że można powiedzieć złości mnie to albo nie podoba mi się to i że druga osoba mówi, słyszę cię, czyli daje w ogóle empatię i mówi, rozumiem, że cię to złości. Jestem przy tobie, a nie odbiera tego przeciwko sobie. Czyli to już byłby trzeci taki element, do którego przechodzimy. Mianowicie wiele osób nie wyraża złości, bo chce chronić rodzica. Chciałabym, żebyś o tym ty powiedziała, bo ty to ładnie opowiadasz. No właśnie, bo tutaj miałyśmy taką dyskusję przygotowując się, prawda? Czy na pewno chodzi o tą ochronę, czy może tak naprawdę dalej nie chodzi o to poczucie straty, prawda? Tylko my to pod przykrywką ochrony w jakimś sensie można powiedzieć, że budujemy wtedy swój pozytywny obraz, tak? Że ja tutaj jako ten obrońca, jako ten, który chce ochronić tą drugą stronę, mogę wyjść z tej sytuacji też w pozytywny sposób, prawda? Że zachowam nie dość, że własny pozytywny odbiór, to jeszcze otoczenie będzie widziało, że ja tak naprawdę się tu staram i to ja robię wszystko, żeby właśnie do konfliktu nie doszło, żeby było wszystko dobrze, żeby nie skrzywdzić drugiej strony, a tak naprawdę chronię poniekąd najbardziej siebie w tej całej sytuacji, prawda? Natomiast kiedy robimy to wobec drugiej strony, czy uważamy, że chronimy drugą osobę, no to powiedzmy, można powiedzieć, że działamy bardzo altruistycznie i to w takiej sytuacji dosyć napiętej. Natomiast warto by było się zastanowić, zatrzymać, czego ja tak naprawdę bronię i co ja tak naprawdę w tej sytuacji chronię, bo często z jednej strony może tak być, że faktycznie nie chcę sprawiać przykrości drugiej stronie, tylko pytanie, czy ja wtedy realnie tą osobę chronię, czy ja w jakiś sposób uniemożliwiam nam wyjaśnienie tej sytuacji, nie pozwalam, nie tworzę przestrzeni też dla drugiej strony, żeby ona mogła przyjąć bądź też się zezłościć w tej określonej sytuacji, prawda? Bo my w pewnym sensie komunikacyjnie wycofujemy się i nie ma możliwości interakcji, nie ma możliwości wymiany. A przecież tam jest bardzo duży ładunek emocjonalny, takiego napięcia i duża energia, która gdzieś jest w jednej i w drugiej stronie. Pomimo, że my powiemy dobrze, to ja się nie będę kłócić, prawda? Ale już tam siła tych emocji jest dosyć wysoka. To tylko dopełnię ten obraz, o którym mówisz, żeby to nazwać, choć to może być niemiłe dla naszych słuchaczy, że nie wyrażając złości, my tak naprawdę bronimy tak zwanego dobrego obrazu siebie. Czyli bo nie chcemy być odbierani jako wredni, niemili, nieprzyjemni, tacy, co są niezadowoleni. Wiele osób mówi do mnie, że wiesz, ale ja nie chcę wyjść na egoistę, albo ja nie chcę wyjść na tego, co, no właśnie, czegoś chcę. I teraz użyłaś bardzo ważnego sformułowania, nie chcę, żeby jej, jemu było przykro. Bo może być znowu też tak, że my wyrażamy złość, a po drugiej stronie jest natychmiast płacz,
Natychmiast budowanie poczucia winy. Natychmiast mówienie, jakim ty jesteś niedobrym i niewdzięcznym dzieckiem, a ja ci przecież tyle poświęciłam. W związku z tym wiele osób mówi, chcę chronić rodzica. Ja podczas psychoterapii bardzo często słyszę od pacjentów, moja matka tego nie wytrzyma. Mój ojciec tego nie wytrzyma, jeśli ja mu to powiem. Myśmy o tym już rozmawiały, ja chcę do tego wrócić. Ale i my chcemy ochronić tego biednego rodzica, który być może nie wytrzyma, i to jest na powierzchni, no ale pod spodem to jest ten kawałek. Nie chcę, żeby było mu przykro, bo ryzykuje stratę relacji. Nie chcę, żeby mu było przykro, bo ryzykuje stratę obrazu siebie, tak? No po co to robić? No przecież jakby teraz już jest miłym, starszym panem i całkiem dobrze nam się układa. To ostatnio też usłyszałam. Ale wiesz, ja mam teraz dobrą relację z ojcem. Nie chcę jej popsuć. I to jest kolejny element, dlaczego nie wyrażamy złości. Bo nie chcemy popsuć. Tak, właśnie od razu się tak uśmiechnęłam, bo to też taki ważny wątek i myślę nie tylko w rodzinach, ale też w tym kontekście chociażby biznesowym i relacji zarówno tej równej, ale też tej zależnościowej szczególnie, że nie chcę, póki szef już na mnie dobrze patrzy, to wolę tego nie zepsuć, prawda? Bo tyle pracowałam, żeby go zadowolić, prawda? I teraz jeżeli ja teraz wyrażę swoje niezadowolenie, to wyjdzie, że ja nie jestem taka grzeczna, w cudzysłowie oczywiście tutaj odsyłamy do książki cudownej o zaklęciach, że właśnie, że na przykład będzie miał pretekst do tego, żeby mnie, nie wiem, może nie zwolnić od razu, ale na pewno traktować na przykład inaczej, prawda? Czyli że też wchodzimy w taką sytuację zadowalania drugiej strony w imię tego, żeby czegoś nie zepsuć, tak jak mówisz. Ale od razu się uśmiechnęłam, dlatego że mi się od razu skojarzyło w tą stronę, że zobacz, jeżeli ja robię wszystko, żeby nie zepsuć, to jest duża szansa, że ja się zaczynam usztywniać w tej relacji i tak naprawdę przez to, że właśnie tego nie robię, to można powiedzieć, że mogę na zasadzie samospełniającego się proroctwa dokładnie zrobić odwrotnie, bo ja to zepsuję, bo nie będzie w tym szczerości, bo nie będzie w tym otwartości, bo nie będzie w tym prawdy w tej konkretnej relacji. Ale druga rzecz jeszcze, o której mówisz, że czasami to się wiąże też z takim lękiem, tak jak powiedziałaś o tym, bo to teraz już taka miła starsza pani albo starszy pan, że i co się wydarzy, jeżeli ja to zepsuję, w cudzysłowie, tak? No bo oczywiście tutaj chcemy trochę odczarować też to, że okazywanie złości nie jest psuciem relacji, wręcz odwrotnie, jest dbaniem o szczerość w relacji. Natomiast właśnie jeżeli budowaniem relacji, podkreślmy to, że tak. Wyrażenie złości jest informacją o tym, że ja coś ważnego od ciebie chcę, czegoś od ciebie potrzebuję i mówię o tym, bo mi zależy, bo cię kocham, bo ja chcę mieć prawdziwą relację z tobą, a nie iluzję relacji. To jakoś bardzo chcę to wyakcentować, że my mówimy, nie chcemy popsuć, ale czego popsuć? Czegoś, co już i tak jest zepsute, bo nie jest dobre, tak? Ta relacja nie jest dla mnie dobra, ona nie jest dla mnie karmiąca. Ja się w niej już męczę, właśnie to, co powiedziałaś, już jestem napięta. Ja już mam obawę, więc co ryzykuję? Tylko to, że coś się zmieni na lepsze. I to myślę, że warto to wyakcentować, że my mówiąc, boję się popsuć relację, wolałabym, żebyśmy powiedzieli, boję się popsuć tę iluzję relacji, którą tu mam. I to jest okej. Okay. Jeśli wolę zostać na tej wydmuszce, zamiast mieć jajko, z którego może się wykluć tam kurczak, to jest okej. Okay. Ale nie mówmy o tym, że my popsujemy coś, co jest dobre. Bo jeśli jest dobre, to my w relacji mamy prawo do autentyczności, szczerości i uczciwości. Tak, to jest mega istotne, co teraz mówisz, że tak naprawdę to, czy ja mogę, czy nie mogę wyrażać złości w relacji, może być takim papierkiem lakmusowym tego, na ile ta relacja jest autentyczna, na ile ona jest prawdziwa, na ile w tej relacji ja mam prawo być sobą, ja mam prawo mówić o tym, co czuję, nawet jeśli te uczucia są trudne do przyjęcia dla drugiej strony. Niezwykle ważne, że nazwałaś to po imieniu, że tak naprawdę my lubimy żyć czasami takimi iluzjami, lubimy, może nie lubimy, ale że jakoś otaczamy się tymi iluzjami,
bo wolimy funkcjonować w świecie, który jest jakoś przewidywalny, który jest jakoś korzystny dla nas i wolimy patrzeć na różne sytuacje właśnie trochę w takim krzywym zwierciadle, bym powiedziała, czyli nie widzimy tego, jak jest naprawdę. Bo jeżeli ja na przykład stanęłabym, prawda, jesteśmy w jakiejś relacji zależnościowej, załóżmy, że jestem już dorosła, mam dorosłego rodzica i nagle okazałoby się, że kiedy ja próbuję mówić o swojej autentyczności, ten rodzic reaguje złością, w jakiś sposób unika tej relacji, czy wręcz agresją, dokładnie, to ja w tym momencie muszę sobie zdać sprawę, że ta relacja wcale nie jest miła i wcale nie jest ciepła i wcale nie jest taka, jak ja sobie wyobrażałam, że ona jest w tym momencie, prawda? A to już wymaga naprawdę takiej dużej, myślę, i odwagi, ale też, czy ja mam gotowość do tego, żeby sprawdzić, jak naprawdę jest, prawda? Bo jeżeli, i tu pewnie jeszcze nawiążemy w tych relacjach równych, bo jeżeli ja jestem w relacji, nie wiem, z przyjacielem, to ja wiem, że jeżeli ja mam różne emocje, to ja mam gwarancję od moich przyjaciółek, że będę przyjęta w tych emocjach, prawda? Niezależnie jakie one będą. I złość jest jedną z tych emocji, ale też różne inne emocje, prawda? Ale tutaj, no właśnie, może nie chcę się przekonać, jak jest naprawdę, bo wolę wierzyć, że już zapudrowałam, już jakoś ułożyliśmy tą relację, to po co teraz zmywać ten make-up i zobaczyć, że tam są zmarszczki, prawda? Właśnie, że tam są zmarszczki albo dziury po trądziku, nie daj Boże. Albo dziury po trądziku. Trzeba by się było zająć. Właśnie o to chodzi. To jest, jeszcze raz to podkreślę, że nie wyrażamy złości, bo wolimy być na iluzjach i wolimy nie sprawdzić, ale też dlatego, że to jest bardzo trudne powiedzieć sobie, że ja mam iluzję relacji. To jest dla mnie, to jest taki też oczywisty lęk i chcę go powiedzieć i wszystkich nas słuchających chciałabym jakoś tak otoczyć taką czułością i delikatnością, że to jest okej się bać, tylko że wtedy ważne jest, żeby powiedzieć boję się, bo wolę chociaż ten kawałek, niż boję się, że się popsuje, tak? Bo ryzykujemy, że tak naprawdę będzie tylko prawdziwie lub będzie tak samo. Teraz. Tylko dodam jedno zdanie, że właśnie jak mówisz o tym lęku, to jest uważam niezwykle ważne, żeby sobie też zdawać sprawę, czego my się tak naprawdę boimy, bo często jak sobie odpowiemy na to pytanie, to widzimy, gdzie jest tak naprawdę ten temat, tak jak mówisz o dziurach po trądziku, to bardzo dobra metafora, w którym miejscu są te dziury, prawda? Bo jak się boję, to o co się boję, czego się boję, prawda? I to nam wprost pokaże, które elementy wymagają jakiegoś uzdrowienia i uleczenia. I dlatego też powiedziałam to słowo gotowość, no właśnie, bo żeby być gotowym, to muszę być odważna do tego, żeby to zrobić, a żeby być odważną, to muszę najpierw zaakceptować swój lęk i to wszystko, co mam w sobie, bo przecież odwaga to nie brak lęku, tylko działanie pomimo lęku, prawda? Nawet powiedziałabym moje ulubione zdanie, uczę się kochać w sobie te części, którym nikt nie klaszcze, nie? I to jest... Jakie ładne. Tak. To zawsze ładne powiedzenie, bardzo je lubię. Bo to jest też o tym, że wracam do tego, że nie wyrażamy złości, bo boimy się oceny, tak? I boimy się utraty akceptacji. Czyli mogłybyśmy powiedzieć, że to jest kolejny taki punkt, że pod tym niewyrażaniem złości stoi to, stoi bardzo dużo innych emocji też, bezradność, bezsilność, często niepokój, to o tym mówimy w innym filmie. Natomiast nie wyrażam złości, bo boję się, co o mnie powiedzą inni. No i tutaj często na scenę wschodzi pełną po prostu parą w kolorowym ubranku wstyd, tak? Czyli wstydź się, jak można tak mówić do rodzica, jak można tak mówić do szefa, tak? Czyli, że zadbanie o siebie jest związane z negatywną oceną. No ciągle jeszcze ciągle ten kawałek się pojawia. W związku z tym to nas zatrzymuje, bo znowu wolimy zostać w iluzji miłej, sympatycznej lub miłego, sympatycznego, współpracującego. A co za tym idzie? Mamy kolejny punkt, dlaczego nie wyrażamy złości, to to, że bierzemy odpowiedzialność za emocje drugiej strony, czyli żeby jej nie było smutno. To bardzo ważny aspekt z tą odpowiedzialnością za cudze emocje. Ja mam wrażenie, że to jest jeden z takich kluczowych elementów
w komunikacji, prawda, które nam utrudnia w ogóle szczerą komunikację, że my bardzo często, kiedy doświadczamy cudzych emocji, to od razu mamy takie odniesienie, że to ja jestem sprawcą tych emocji, że to ja jakby wywołuję te emocje, a często zapominamy, że tak naprawdę emocje należą do osoby, która je wyraża, prawda? Czyli to jest jej odpowiedzialność i jej kontrola nad tym, co wyraża i w jaki sposób wyraża. A często, tak jak słusznie zauważasz, my bierzemy to na siebie, co powoduje uruchomienie u nas wstydu i poczucia winy, prawda? No bo jeżeli faktycznie ona się zrobi smutna, ona się popłacze, to znaczy, że ja mogłam tego nie mówić, bo to przez to, co ja powiedziałam, a nie przez to, że na przykład ta osoba w tym momencie sobie coś uświadomiła, prawda, na swój temat, że być może w tym momencie ona przeżywa to, że jej się z kolei wydawało, ona być może żyła w jakiejś iluzji na temat też tej relacji, i teraz nagle okazuje się, że ja jako ten rozmówca nie jestem tym grzecznym dzieckiem, potulnym, nie wiem, pracownikiem, osobą, która się zawsze dostosowuje, tylko nagle, można powiedzieć, obcy człowiek się pojawia, prawda? I te emocje tak naprawdę należą do tej drugiej osoby. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy to podkreśliły, że ja nie jestem odpowiedzialna za cudze emocje. Każdy z nas jest odpowiedzialny za własne emocje, a już szczególnie za ich wyrażanie, bo to, że się emocja pojawia, to ona często się pojawia mimo woli, prawda? My mówiąc, jestem odpowiedzialna za emocje, mówimy, jakby to we mnie jest odpowiedź na źródło tej emocji, to we mnie jest informacja, czemu ta emocja do mnie przychodzi, a nie w tej drugiej stronie. Bardzo, bardzo ważny aspekt, myślę. Tak, jeszcze tylko pociągnę ten wątek, żeby wszyscy nas tak zrozumieli, że ja jestem wyzwalaczem, czyli tym, co ja mówię i co ja robię, ja mogę coś w tej osobie wyzwolić, ale ona i tak ma to w sobie, to jest bardzo ważne, tak? Czyli jeżeli ja wyzwalam tym, co do ciebie mówię, smutek, to ten smutek jest informacją o jakiejś twojej potrzebie, którą ty i tak w sobie miałaś, a ja właśnie tym kawałkiem spowodowałam, że on teraz przyszedł jako posłaniec z ciała i mówi, no to smutne, bo myślałam, że jesteśmy inaczej w relacji, albo to smutne, bo myślałam, że ty mi mówisz na co dzień, czyli na przykład wyobrażam sobie, że przychodzę do ciebie i mówię, wiesz, tak właściwie to chcę ci powiedzieć, że ja jestem z wielu rzeczy niezadowolona i to mnie złości i tak dalej, nie? No i teraz twoja reakcja na to, co ja mówię, może pochodzić z bardzo wielu różnych rzeczy. Z tego, że szkoda, że mi to mówisz dopiero teraz i to mnie zasmuca, albo kurczę, myślałam, że jestem inną przyjaciółką i ja to inaczej widziałam, czyli to jest o mojej tożsamości. To może być o odwadze, dlaczego ty potrzebowałaś tyle czasu. Tam jest bardzo dużo różnych rzeczy. A my od razu to przyklejamy do siebie i mówimy, ona jest smutna, dlatego że ja jej to powiedziałam. I uwaga, bardzo wiele osób mówi, niepotrzebnie jej dołożyłam. I to jest właśnie to branie odpowiedzialności, że ja komuś dołożyłam. I teraz to co? To mam w takim razie ja chodzić z tym garbem i plecakiem, żeby jej nie ruszyć jakiegoś kawałka? To też zobaczmy, że my jesteśmy współodpowiedzialni w relacjach i odpowiedź drugiej osoby jest informacją o niej. A ja mam prawo przekazać swoją informację. Nie bierzmy odpowiedzialności za czyjeś emocje, bo emocje są informacją o nich, nie o nas. Bardzo ci dziękuję, że to dopowiedziałeś, bo rzeczywiście nie chciałabym, żeby to wybrzmiało, że ja teraz mogę wszystko powiedzieć w dowolny sposób i to znaczy, że prawda, radź sobie, bo przecież ty jesteś odpowiedzialna za swoje emocje. Tak, tutaj oczywiście bierzemy pod uwagę to, że nasze słowa są jakimś wyzwalaczem, jakimś bodźcem, który uruchamia coś w drugiej osobie. Ale też myślę, że tak wiele znowu ważnych rzeczy w tym, co przed chwilą powiedziałaś, że jesteśmy też współodpowiedzialni za komunikację, tak? No bo może to też tak warto rozdzielić, bo nie jesteśmy współodpowiedzialni za emocje, tylko za to, w jaki sposób o tych emocjach będziemy ze sobą rozmawiać. I o tym powiemy przy okazji kolejnego odcinka. W następnym odcinku zrobimy kilka scenek, kilka sytuacji o tym, jak mówić, jak złość wyrażać, żeby to wylądowało, a jak jej nie wyrażać. W związku z tym przejdźmy w takim razie do tych relacji, w których mamy równo. Dlaczego tam nie wyrażamy złości?
No właśnie, myślę, że tu warto nawiązać też do tej iluzji, o której wcześniej wspomniałaś, że bardzo często, kiedy wchodzimy w relacje, zwłaszcza te partnerskie, czyli kiedy żyjemy razem ze sobą, bardzo często tworzymy sobie jakieś wyobrażenie idealnego związku, idealnej relacji, prawda? No i bardzo często jest tak, że ta złość czy konflikt jest utożsamiana jako taka cecha złych relacji. Ja często słyszę z kolei w pracy z ludźmi takie porównanie, my to jesteśmy super parą, my to tak do siebie pasujemy, bo my się nigdy nie kłócimy, prawda? I zawsze się wtedy tak trochę uśmiecham, bo rzeczywiście, jeżeli my ze sobą nigdy się nie sprzeczamy, bo to zależy jeszcze jakie nadajemy znaczenie kłótni, prawda? Dla mnie kłótnia jest po prostu konfliktem, tak? A konflikt, każdy konflikt jest zdrową oznaką relacji. No ale powiedzmy, że prawda, często osoby utożsamiają, że jeżeli one powiedzą, że jest jakiekolwiek tarcie w tej relacji, to znaczy, że to coś mówi o tym, że my co, nie pasujemy do siebie, że być może, nie wiem, ja nie jestem dobrą partnerką albo nie jestem dobrym partnerem dla ciebie, a może, że się nagle pomyliliśmy będąc, czy decydując się na tę relację. Czyli jest bardzo dużo takich oczekiwań, które my wnosimy do tych równych relacji. I mimo, że wydaje się, że się łączą dwie niezależne osoby i dalej w tej relacji, mimo, że robimy coś razem, mimo, że budujemy coś razem, to są dalej te dwie odrębne osoby, to często jednak w jakimś sensie my na siebie patrzymy przez pryzmat tej drugiej osoby i przez pryzmat jakości związku, prawda? Że to wpływa na naszą często też samoocenę jako partnera w tej konkretnej relacji. Mam wrażenie, że chcesz coś dopowiedzieć, dlatego zrobię pauzę. Tak, tak, tylko bym to podsumowała, czyli mamy wyobrażenie na temat, czyli w relacji partnerskiej, czyli tej tak zwanej równej, mamy tu na myśli przyjaźń, małżeństwo, różne inne relacje. My w pracy, współpracownicy, my mamy takie poczucie, że dobrze to jest wtedy, kiedy jest zawsze dobrze, a to jest kłamstwo i iluzja. Natomiast druga rzecz, o której chcę powiedzieć, dlaczego my w partnerskich relacjach nie wyrażamy złości, to jest zaufanie do siebie i poczucie własnej wartości. Czyli, że my niestety bardzo często wchodząc w relacje, mając, nie, ja nie lubię mówić zaniżone poczucie własnej wartości, ale taki niestabilny okres. Nieadekwatnym może. Proszę. Pomyślałam o nieadekwatnym poczuciu wartości. Nieadekwatnym poczuciu własnej wartości albo niższe zaufanie do siebie. My się z automatu układamy nierówno i to jest bardzo ważne, że my chcemy mówić o równych relacjach, a teraz ważne jest, żeby każdy, kto nas słucha, sobie pomyślał, czy ja w ogóle jestem równo w relacjach, które uważam za równe. Czyli czy ja przypadkiem nie uważam, że ta osoba jest lepsza, ważniejsza, jej się więcej należy, jej więcej można, ona jest jakaś mądrzejsza. Bo tutaj ten element, który nam bardzo mocno wchodzi w relacjach, które z automatu powinny być równe, one są nierówne, bo ja się porównując uważam się za gorszą, albo taką niewystarczającą. W związku z tym ja na początek odpuszczam. Czyli mówię, dobrze, to tak jak ty chcesz, dobrze, to ty zdecyduj, dobrze, to zrobię to, co dla ciebie ważne. I potem już nie ma miejsca na wyrażanie złości, bo druga osoba jest do tego przyzwyczajona, że my nie mamy swojego zdania, nie mamy swojego głosu, nie mamy swoich granic. I to potem już jest oczywiście szalenie trudne, żeby się o to upomnieć, no bo jak wyrazić złość co do niezaspokojonych potrzeb, jeżeli ja już właśnie wszystkie swoje potrzeby złożyłam na ołtarzu tej relacji, która miała być taka piękna i wspaniała. No właśnie, bo często też, tak jak mówisz, tutaj znowu wiele ważnych, myślę, wątków, że często wchodząc w relacje, my na początku też się trochę pokazujemy, my na początku też trochę, tak jak mówisz, się dostosowujemy i często nawet jeśli już dostrzegamy, że ktoś przekracza w jakimś aspekcie nasze granice, to wolimy patrzeć na to trochę z przymrużeniem oka, prawda? A to tak może przez przypadek było, albo na przykład, że no dobra, no to jest w sumie taka mała rzecz, to nie będę z tego, prawda, robić afery, nie będę O go wykruszać. właśnie, to jest taki ważny wątek, nie? To nie róbmy afery, nie róbmy scen. Jakby Tak, ktoś się tak, tak. kojarzyła z aferą, nie?
Dokładnie, dokładnie. I że ja zaznaczając swoje granice, czyli asertywnie ich broniąc, tak naprawdę robię znowu, prawda, jakąś krzywdę drugiej osobie, więc lepiej odpuścić. Ale też zwróciłaś uwagę, ja miałam skojarzenie od razu, jak o tym powiedziałaś, to trochę z analizy transakcyjnej, z tą pozycją ja nie okej, ty okej. Że my właśnie czasami w tych relacjach, które nam się wydają równe, tak naprawdę to, co podkreśliłaś, możemy wchodzić już z pozycją ja nie okej, czyli że moje potrzeby, to, co ja myślę, moje jakieś przekonania, moje doświadczenia nie mają takiej wartości jak te twoje, czyli że moje mają za każdym razem ustępować twoim, tak? Bo moje są nie okej, a te twoje są okej. Więc warto sobie właśnie zadać takie pytanie, z jakiej pozycji w ogóle wchodzę w tą relację, prawda? Czy rzeczywiście ona jest partnerska, czyli w tym wypadku ja okej, ty okej, czy jednak jest właśnie z tej pozycji ja nie okej, ty okej. I jeszcze ten wątek o granicach, myślę, że warto to też tutaj jeszcze raz przypomnieć, bo myśmy też o tym mówiły, jakby jaka jest rola złości, prawda, że to jest ta emocja, która powstaje w momencie, kiedy ktoś przekracza nasze granice. Więc złość powinna być takim, jeżeli ją czuję, pretekstem właśnie, żeby w tym momencie, kiedy się ona wydarza, w sensie doświadczam jej, jasno te granice wyrazić i zaznaczyć, prawda? To wtedy w tych kolejnych sytuacjach jakby wiemy, o co chodzi, tak? I ja nawet jak się złoszczę, to ja mogę się odnieść do tego. Przecież wiesz, że mi to przeszkadza. Przecież wiesz, że ja na przykład, prawda, jakoś inaczej lubię albo chcę, żeby było w jakiejś tam określonej sytuacji. Ale jeżeli ja tych granic wyraźnie nie przedstawię, czy nie pokażę, gdzie je mam, to druga strona ma prawo wręcz myśleć, że może wchodzić na to terytorium, bo nawet nie wie, że tam przebiega jakaś linia, prawda? Że tam jest jakaś ta granica. I ja jako osoba, której granice są przekraczane, jestem jedyną osobą, która może wskazać, że ta granica tam jest, bo pamiętajmy o tym, że każdy z nas ma zupełnie inne życiowe doświadczenia i każdy gdzie indziej ma te granice. Nie ma jakiejś obiektywnej granicy w jakichś określonych sytuacjach. A często też takie coś wnosimy, że przecież ona powinna się domyślać lub wiedzieć, że tak się nie robi, prawda? A tak naprawdę to są jakieś nasze doświadczenia, które wnosimy do tej relacji. Czyli powiedziałaś o trzecim ważnym aspekcie, dlaczego nie wyrażamy złości, bo nie znamy i nie komunikujemy swoich granic. W związku z tym potem bardzo często złość nam się skleja z lękiem, nie? I nie umiemy potem tego wyrazić, no bo my czujemy, że coś jest nie tak, ale nie potrafimy powiedzieć co, bo ja nie potrafię nazwać tego, że właśnie ktoś przekroczył moje granice, prawda? I to jest to czego uczymy się potem w terapii albo w pracy warsztatowej i co bardzo często ludzi na początku denerwuje, ale jak to jest poczuć z ciała? Ja to często słyszę. Co ty w ogóle mówisz, jak mnie irytuje to zdanie? Co to znaczy poczuć? A potem siedzisz i czujesz, twoje ciało ci mówi, ej, to już tak. Jest historia, w której ktoś przekracza, bo zaczynasz te granice mieć, prawda? Tak, bo nikt nas tego też często w dzieciństwie nie nauczył, po czym te granice rozpoznajemy, bo te granice też często w procesie wychowawczym bywają przekraczane. I w związku z tym my się też trochę tak uczymy, że nasze granice mogą być przekraczane w sytuacji, kiedy ktoś wcześniej stosował wobec nas na przykład przemoc, prawda? I my nawet wtedy być może faktycznie nie czujemy, że nasza granica jest przekraczana, ale nie dlatego jej nie czujemy, że jej tam nie ma, tylko dlatego, że my nawet nie wiemy, że ona tam powinna być, prawda? Tylko nauczyliśmy się, że zawsze musimy jakby robić step back, że gdzieś tą granicę przesuwać, no bo przecież ktoś inny może wchodzić na nasze terytorium, tak? Nie znamy tych uczuć, nie umiemy ich rozpoznawać. Tak, i ostatni element w tych relacjach równych, w których my, dlaczego my nie wyrażamy złości, to są tak zwane oczekiwania społeczne, czyli jak powinno się. Czyli jak powinna się zachowywać dobra żona, jak powinna się zachowywać dobra przyjaciółka, bo jeśli się tak nie zachowa, to będzie winna straty relacji. I oczywiście, jak mówię, oczekiwania społeczne, to się wiąże oczywiście z zaklęciami, czyli z tym, że my nauczeni jesteśmy, że ja muszę wytrzymać, ja muszę ustąpić, ja muszę być dzielna, czyli że wchodząc w relację znowu, która wydawałoby się, że jest równa, czyli ja mam te same prawa, co ty masz, co ty, okazuje się, że ja tych praw nie mam.
I ja często robię na warsztatach budowania zaufania do siebie takie ćwiczenie. Wypisz, do czego ma prawo twój najbliższy przyjaciel, osoba ci najbliższa. I ludzie piszą, smarują, a potem mówię, a teraz przeczytaj przed wszystkimi, zaczynając od ja mam prawo. I siedzą i patrzą na mnie i mówią, ale jak to? To nie ja, to mój przyjaciel ma prawo. A ty masz któreś z tych praw? Nie, niewiele. I mam naprawdę takie doświadczenia, że ludzie nie potrafią tego wypowiedzieć, naprawdę, nie? Zaczynają, ja mam prawo, i mówię, nie, Agat, no ja tego nie przeczytam, nie dam rady. To jest właśnie o tym, że wchodzimy w relacje, ale w tej relacji spełniamy oczekiwania społeczne, a nie jesteśmy swoimi, no, nie wiem, towarzyszami czy wspieraczami, chciałam powiedzieć, ale albo może swoimi przyjaciółmi, o tak bym powiedziała, tak? Czyli, że w tej powinności gubimy swoje prawa po prostu. Ja myślę, że to jest niezwykle istotne, co powiedziałaś, bardzo, bardzo wspaniałe ćwiczenie. Myślę, że warto, żeby nasi osoby, które oglądają, żeby sobie takie ćwiczenie też wykonały, bo myślę, że dużo, dużo ono może otworzyć, prawda? Natomiast to, co powiedziałaś, bardzo ważne, że tak sobie skojarzyłam z miłością a propos, nie? Czy można kochać kogoś, jeśli się nie kocha najpierw siebie? I tutaj tak ładnie wyszła ta sama zależność w kontekście przyjaźni, prawda? Czy można być przyjacielem kogoś, jednocześnie nie będąc przyjacielem dla samego siebie, bo co to znaczy? Czy ja wiem, co tak naprawdę znaczy ta przyjaźń, jeżeli sobie to ograniczam, bo wtedy pytanie, tak, ja jakoś takie mam teraz taką myśl, która mi powstała, że jeżeli ja na przykład wobec mojej przyjaciółki, tak jak mówisz, daje jakby jej większe prawa, to czy ja dalej jestem przyjaciółką, czy ja nie jestem jakimś zaspokajaczem jakichś potrzeb moich przyjaciół, czyli de facto co, kupuję sobie tą przyjaźń, zasługuję na tą przyjaźń, nie? Że to w przyjaźni jesteśmy równi, tak samo jak w miłości, myślę, że wszędzie tam powinno być takie partnerstwo, czyli jakby równe prawa dla każdej ze stron, prawda? A tutaj pytanie, co nam się uruchamia? Dlaczego tak bardzo chcemy chronić drugą stronę, jednocześnie robiąc to kosztem siebie lub ignorując siebie, nie? W tej relacji? Znowu, czy jesteśmy autentyczni wtedy, nie? Tak, tak zbierając, po co my dzisiaj zrobiłyśmy tą rozmowę? Zrobiłyśmy ją po to, żeby każdy z nas mógł sobie poprzyglądać się temu, że wyrażanie złości jest bardzo trudne, bo ono się wiąże z wieloma różnymi rzeczami, z lękiem przed odrzuceniem, utratą akceptacji, stratą, różnymi trudnymi doświadczeniami, naszym poczuciem własnej wartości. I to jest dobry punkt wyjścia, żeby sobie zobaczyć, że mam trudno z jakiegoś powodu. Bo zanim my pokażemy, jak tę złość wyrażać, to warto rozumieć, dlaczego ja jej nie wyrażam, bo inaczej jej nie zaczniemy wyrażać. My możemy zrobić 100 filmików, 500 przykładów na to, jak to zrobić. Natomiast jeżeli nie odkryjemy swojego tego kawałka, który nas blokuje i zatrzymuje, a najczęściej i tak będziemy szły do lęku, tak? Przed utratą więzi, bo przecież to jest coś, co jest dla nas kluczowe, tylko każdy ma to inne to źródło lęku przed utratą więzi, to my nie skorzystamy z tego narzędzia. I żeby w ogóle móc umieć wyrażać złość, to warto najpierw zbudować zaufanie do siebie, nie? Do swoich granic, do swoich praw, do swojej wartości, żeby móc się w tych relacjach partnerskich i jakoś zależnościowych ustawiać równo, a nie być współuzależnionym albo uzależnionym od tego, czy druga osoba będzie zadowolona, czy nie. Zdecydowanie to bardzo ważne. Tak sobie właśnie pomyślałam jeszcze w kontekście tej komunikacji, o której będziemy później mówić,
że po pierwsze my też właśnie nie umiemy komunikować złości, więc jakby w naturalny sposób odrzucamy całą paczkę. Nie tylko, że prawda, samą komunikację tego, ale w ogóle często wtedy też uciekamy przed tą swoją złością, o czym mówiliśmy, czy zamrażamy tę złość, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Więc też ten kawałek, to co powiedziałaś, żeby umieć wyrazić granice, ja muszę wiedzieć, gdzie one są, więc zawsze będziemy wracać do tego pierwszego odcinka, najpierw w ogóle spotkać się ze swoją złością, prawda, zobaczyć ją, doświadczyć jej. Jeżeli ja mam ją w tym momencie, kiedy ją komunikuję, w jakiś sposób ją okiełznać, to ja muszę najpierw ją poznać, prawda, ją rozpoznawać, wyczuwać ją w tym momencie, kiedy ona jeszcze jest nie na tyle silna, że ona przejmuje nade mną kontrolę, tylko kiedy ja jeszcze mogę bardziej świadomie kontrolować to, co wyrażę pod wpływem tej emocji. Więc zdecydowanie troska o siebie, żeby móc stanąć na równi, ale też świadomość swoich emocji, żeby móc je bardziej świadomie używać potem w tej komunikacji, o której będziemy później mówić. I na koniec mam prośbę, ponieważ jestem w trakcie pisania książki, w której jednym z rozdziałów będzie temat złości. Jeśli mogę Państwa, nas słuchających, poprosić, to będę wdzięczna za komentarze, który kawałek, jeśli chodzi o to, co nam utrudnia wyrażanie złości, jest tym, co Wam osobiście jakoś wybrzmiało. Czyli że moglibyście powiedzieć, tak, ten kawałek jest o mnie. A jeśli jest trudno napisać o sobie, to napiszcie, mam siostrę, która ma z tym kłopot, albo u sąsiadów widzę, że jest ten problem, bo chciałabym jakoś to zobaczyć, co jest takim najczęstszą przyczyną, bo wtedy łatwiej jest gdzieś potem pokazywać, co z tym robić, a nam też będzie łatwiej przygotować kolejny odcinek, jak komunikować złość, bo to jest bardzo szeroki temat i chciałybyśmy wtedy wybrać sobie te kawałki, w których Wy zobaczycie, że to są, albo Wy zobaczycie i my zobaczymy razem z Wami, że to są najczęstsze bariery, bo wtedy łatwiej nam będzie przygotowywać rozmowę w oparciu o to, że tak, dzisiaj zajmujemy się tymi, którzy mają trudność wynikającą z tego i tego. Zobaczmy, jak można by to było powiedzieć. Dziękuję, Małgosiu, za rozmowę i spotkanie. Dziękuję, jak zawsze było przemiło i jak zawsze inspirująco. Myślę, że jeszcze wiele nowych wątków do dyskusji się nam dzisiaj pojawiło. Dzięki. Dzięki.